Wiem, że to głupie pytanie, ale nie masz Koła? Tak, koła. Widzisz ten wóz z towarami? Ani się obejrzałem, a leżałem na ziemi. No i oczywiście to ale gdzież moje maniery? Nazywam się Sal. Jak możesz pewnie z łatwością zauważyć, nie mogę zostawić tutaj tych wszystkich rzeczy, bo zaraz a z każdą godziną sterczenia tutaj to jak będzie? Nie zechciałbyś? Poszukam tego koła dla ciebie. Jako człowiek interesów, pozwól, że zachowaj swoje złoto. Pomogę ci za darmo. Za darmo? Normalnie doszukiwałbym się w tej... W takim razie ruszam w drogę. Dobrze, tylko to koło powinno pasować do twojego wozu. Jeśli masz rację, to jestem uratowany. Powinno pasować. Wracając do naszej umowy. Mówiłeś, że nie chcesz żadnej zapłaty. Dlatego możesz być pewien, że polecę cię pozostałym członkom. Jest coś, o co chciałbym cię poprosić. Zamieniam się w słuch. Muszę przedostać się do miasta, a skoro ty tam jedziesz, to pomyślałem, że może... Pomogę ci się tam dostać? To prawda, jestem członkiem gildii kupieckiej, ale jeśli nie jesteś obywatelem, to możesz wejść do niego. Mam jednak pewien pomysł. Gdy odpadło koło z mojego wozu, jedna z beczek, które wypadły, lekko się strzaskała i straci... Jeśli się w niej schowasz, to powinniśmy bez problemu przemycić cię do miasta. Co ty na to? A co ty będziesz z tego miał? Zaoferowałeś mi swoją pomoc bez żadnego wynagrodzenia, gdyby... Dobrze, w takim razie ruszajmy. Skakuj do beczki i trzymaj się mocno. Drogi na Archolos bywają wyboiste.